Cześć, witaj w kolejnej lekcji ćwiczenia na akordy. Jeszcze sobie nie powiedzieliśmy do końca o tych akordach, a już o ćwiczeniach. Tak, to jest, według mnie to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć później, jak się rozwijać, bo samo pokazanie akordu pyk, 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 ok, super. Ale teraz jak to grać? W zasadzie można podzielić to ćwiczenie akordów na dwa tryby. Jeden to jest samo uderzanie. Na przykład mamy... Czyli można powiedzieć jakby bicia, to się zwykle popularnie mówi bicia akordowe, czyli na przykład mamy najprostsze bicie, to jest takie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No mało to jest troszeczkę takie jakoś ciekawe, prawda? Więc jakby w ćwiczeniach do tej lekcji dostaniesz różne, że tak powiem, paterny rytmiczne, czy różne bicia, które, no, których trzeba się po prostu nauczyć. Trzeba umieć je zapędzić. Na przykład mamy coś takiego regowe bicie. Na przykład sobie weźmiemy jakieś o. To musimy sobie zapędzić. Ty. To jest jakby na i, czy na dwa, w zależności jak sobie to rozbijemy, uderzenie. Czyli po prostu musimy sobie zapętlić te motywy, które mamy. Czy jakieś na przykład, nie wiem. Okej, super, jak najbardziej to wszystko jasne, różne skomplikowane bicia. A drugie podejście z kolei do ćwiczeń, bo o tych biciach już sobie też mówiliśmy wcześniej, żeby już sobie zacząć, prawda, ten rytm, prawda, o tym, co ja mówiłem, takt, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, powtarzalność taktów, to, żeby sobie to wyćwiczyć. Kolejne ćwiczenia, które też będą do pobrania jako taby, to są ćwiczenia, które już właściwie powodują, że my zaczynamy... Trudno to powiedzieć kozaczyć, ale jakby zaczynamy faktycznie kombinować z akordami, bo tradycyjne uderzenie akordu, to sobie już mówiliśmy, mam akord a-moll i po prostu sobie uderzam w dół, w górę. Im szybciej, tym jakby krócej to trwa. Natomiast my możemy już zacząć sobie troszeczkę to urozmaicać. Na przykład pierwsze ćwiczenie byłoby takie, że po prostu my sobie gramy w dłuższych odstępach czasu poszczególne dźwięki. Już to brzmi ciekawiej. Czyli tylko gramy w dół, kciukiem uderzamy w zasadzie w struny basowe, czyli te z owijką. A palec, żeby pierwszy, drugi i trzeci, wskazujący środkowy serdeczny, odpowiadają za trzy najcieńsze struny. Tak jak tutaj kładę je, może sobie zmienimy troszeczkę układ gitarki na bardziej klasyczny, kładę je po prostu na tych trzech najcieńszych strunach. Jeżeli mam na przykład akord a-moll, to zaczyna brzmieć tak troszeczkę, no już jakby, no trochę można to już nazwać, to jest ten finger style, czyli jakby tutaj już kombinujemy sobie tymi palcami, aczkolwiek sama kombinacja jest bardzo prosta, po prostu jedziemy sobie po kolei wszystkie struny w dół. Oczywiście możemy zagrać później w drugą stronę, czyli... Ja po prostu robię tak, podkurczam palec serdeczny, środkowy i pierwszy, a później gram kciukiem. Właśnie jak się źle złapie, to wtedy nie słychać tych dźwięków, więc to, co mówiliśmy sobie o błędach, to ważne, żeby sobie to wyćwiczyć. Czyli mamy tak i później tak, pojedyncze. To oczywiście te ćwiczenia będą w tabach. Można by teraz powiedzieć, aha, no dobra. No i?
Ale możemy na przykład zrobić tak. Uderzam tylko pustą strunę piątą i drugą trzecią, ale z akordu układam już palce do akordu. Tutaj jest ważna rzecz, że układamy palce do danego akordu. Jakikolwiek, czy to byłby jakiś tu z poprzeczką. Gram po prostu, nawet już teraz losowe akordy, ale wskutek tego palcowania zaczyna nam się coś fajnego układać, coś ciekawego układać. Oczywiście tych kombinacji jest bardzo dużo, bo ja mogę grać na przykład tak jak to, albo dobrze ci radzę, żeby je dokładnie wyćwiczyć, bo tutaj się tylko zmienia, tak jak już mówiłem, tylko zmienia się układ, czy to jest akord dur, czy to jest mol. Oczywiście musimy przesunąć, jeżeli my gramy na przykład akord durowy D, on obejmuje tylko cztery struny najcieńsze, prawda? D strunę, G, B, E. To jest bardzo